Ty mam merszy, witam, co tam? Co tam, mistrz, jak tam idzie? Idą solsy? Kurwa! Jeszcze chilloutowo pykam, że aż mi się spać zechciało. Odbieram sobie resztki energii witalnej, myśląc, że znowu trzeba będzie cały tydzień zapierdalać. Ja nie wiem, ja lubię zapierdalać. Znaczy, ja lubię pracować. Nie rozumiem tego problemu nigdy u ludzi, ale no cóż. Jest jak jest, nie? Nie, no i no to... A to sobie złą rzecz wybrałeś do nienawidzenia. Słabo praktyczną w dzisiejszych czasach, także... Musisz sobie jakąś fizyczną pracę znaleźć. Żeby tak się zjebać totalnie, żeby od razu iść spać i nie myśleć o tym, jaki to będzie chujowo. Jak będziesz wiecznie zmęczony i wiecznie spał, to nie będziesz miał czasu narzekać. Dobry pomysł? No. Moim zdaniem bardzo dobry. Patrząc na to, co się dzieje na świecie aktualnie, to i tak długo problemy nie potrwają. Nie no, nic się nie stanie, no. Co ma się stać? Nic się nie zmieni, chłopie, no. Myślisz, że co, że wojna wybuchnie, czy co? Jeżeli wojna wybuchnie, to będziesz musiał 10 razy bardziej zapierdalać. Jak teraz. Także budź się, żeby ta wojna nie wybuchła. Przed wojną nigdzie nie spierdolisz. Jeżeli będzie kryzys globalny, to nie ma szans, że gdziekolwiek się uchowasz, także... Ale raczej nie będzie, to jest... Znaczy, no, nic nie jest niemożliwe oczywiście, ale... Niektórzy uważają, że wojna już trwa oczywiście na niektórych płaszczyznach, także pewnie w tym jest sporo prawdy. Zwłaszcza w tej sferze cyfrowej, no ale... Ale póki co nie jest to wojna, która w jakiś sposób się przekłada na strzelanie pociskami w siebie, także... To, co się dzieje na Ukrainie, tak na dobrą sprawę działo się przez ostatnie 40 lat gdzieś. Także, tylko że inaczej się to odbiera w sytuacji, kiedy dzieje się to pod twoją granicą, nie? Także od w zasadzie 50 lat wojny trwają na świecie, regularnie, bez przerwy, także to wcale nie jest nic nowego, to co się dzieje na Ukrainie. No cóż, no, blisko i daleko, nie? Także póki nie dzieje się na twoim podwórku, to zawsze jest, wiesz. Oczywiście ta bliskość powoduje, że pewne błędy mogą doprowadzić do niechcianych sytuacji, ale... Na przykład jak spuszczenie komuś na łeb bomby blisko granicy, także no tego nie chcemy. Ale spokojnie, jak już gorzej być nie może, to może być tylko lepiej, także spokojnie. Pamiętaj. Pytanie, czy już jesteśmy w etapie, że nie może być gorzej, czy dopiero będzie? No słuchaj, no nie może być tak, że możesz tolerować wszystkie możliwe sytuacje. No, tak się działo w czasie II wojny światowej i widzisz, jak to się skończyło. No, niestety, nie możesz tolerować wszystkiego. Nieważne, czy to jest NATO, czy nie NATO. Jak cię ktoś wiecznie, kurwa, próbuje molestować, to któregoś razu, nawet jak jesteś słabszy, przychodzisz chujowi, walisz baseballem w tył głowy, kiedy się najmniej tego spodziewa. Pamiętaj, że takie napastowanie od tej jednostki, powiedzmy, najsłabszej, czyli takie na przykład zwykłe, z angielska bullying chyba to jest, tak nie wiem jak to po polsku opisać, nie wiem, dręczenie kogoś, nawet słabszego, może się skończyć tym, że ten słabszy przyjdzie i rozpierdoli łapcegówką. Także to nigdy nie jest tak, że wiesz, że wszystko jest z góry przesądzone, także trzeba kurwa uważać, co się robi, nie? Jak daleko się posuwa, także niedocenianie nawet najsłabszego może się skończyć ostrą porażką. Masz fizyczną, ale kurwa brzuch leży na biurku. To coś słabo, kurwa, z tą fizyczną pracą. Erszy, patrz jaką zajebistą broń znalazłem. Nie to. Często shred armor on hit, critical strike multiplayer, increase mil attack speed. I to nawet niezły przydział. I muszę tu dołożyć coś jeszcze. 80 poziom, także to jest boost dla mnie. Może nie za chisel, bo chisel jest całkiem zajebisty. Podmieniony, ale na pewno za to, nie? Będzie lepsze. Ja wczoraj trochę pograłem, tak to plecaki katowałem. Właśnie, kurwa, te twoje plecaki. Ja graj w gówno. Miałeś grać, kurwa, w Dark Souls? I co? I gówno, widzę. No, no i będę. Miałeś, a nie będziesz, kurwa. Ja miałem dzisiaj nie grać w... Jakoś dziwnie szybko mi wczoraj dzień zleciał. Nie zdążyłem nic zrobić, czwarta rano mi...
No bo grasz kurwa w takie gówno, no mówię ci, no kupię, nie graj w takie gry, ja pierdolę. Marnujesz cały dzień na granie w takie gówno. I pewnie oglądając jeszcze jakiegoś barana, który też w to gra. Który jeszcze na tobie kasę robi, kurwa, a ty jesteś głupi taki, że go oglądasz. I marnujesz cały weekend. I o czym my tu mówimy, kurwa? No, no, tak, tak. Ja ci uwierzę, kurwa, to jeszcze gorzej. Jak co lepszego, kurwa, chłopie? Soulsy, to jest pierwsza rzecz, jak już chcesz grać, coś fajnego. Przynajmniej będziesz jakiś element wyzwania. Tam kurwa w tym gówno klikadle to wyzwania jest tyle, co jakiś pan w chuj. Wyzwanie to jest koszt pierdolenia w to gówno ogromnej ilości czasu za darmo. Na darmo. Tak, pomyśleć. Te gry w pewnym momencie stają się jak pamięć mięśniowa wręcz. Dlatego ja nie lubię tych gier. Minion Damage. Ty, to jest lepsze. Mam trochę mniej health'a, ale mam lepszy resistance i mam jeszcze forging ability. To jest zdecydowanie lepsze. Nie no, Merch, nie musisz mi tłumaczyć tych gier, ja rozumiem te gry. To jest trochę jak Summoner's War na auto. To jest... To wszystko opiera się na podobnej zasadzie bardzo, tak naprawdę. Także podobnym założeniu, tym takim podstawowym. Wiem, widziałem. Widziałem, bo Soft chyba grał na streamie. No, grać w Summonersy jeszcze przy kompie, to już kurwa naprawdę, nie? To sorry, no. Ja rozumiem, że ktoś lubi marnować kurwa czas, ale bez jaj, nie? Boże, jak ja bym chciał, żeby to była gra PC kiedyś, tylko, to bym kurwa już dawno zrozumiał, że żeby to gówno nie grać. Od razu bym to zrozumiał. To była świetna gra do grania kurwa mobilnie, bo zawsze mogłeś się przemieścić. I nie marnowałeś kurwa swojego życia na granie w to gówno. I tak trochę marnowałeś, ale... Bo trzeba było te runy ci czyścić i tak dalej, ale... Ale jeszcze jak miał siedzieć przy kompie i w to grać, ja wiem, że niektórzy grali na emulatorze, to jest ta sama sytuacja, nie? No cóż, no. Uzależnienie to uzależnienie, nie? Co zrobisz, no? Ja nie wiem, 2 lata temu chyba? Nie? Jak mi się na chwilę zdarzyłoby osłabnąć i wrócić. Lepiej? Możliwe, że lepiej. Mam konto cały czas, chcesz? Teraz jest kolab z Wiedźminem, nie? I Geralt, tam Ciri i w ogóle Yennefer i cała banda się napierdala. No cóż, każdy ma prawo ćpać swoje dragi, także spoko. No, chcesz grać w Summonersy, to sobie grać w Summonersy. Koło chuja lata, nie? Tylko Merci później nie narzekaj, że musisz fizycznie zapierdalać jakiś robol. Jak marnujesz cały weekend nagranie w jakieś gówno. Także sorry, kurwa, ale prawda cię dopadnie tak czy siak. Różnica na przykład między mną a tobą jest taka, że ja jestem takim pracownikiem fizycznym jak ty, ale w odwrotnym kierunku. To znaczy ja to uwielbiam. I jeszcze sobie później dopierdalam na siłowni, żeby się już zniszczyć totalnie. Także narzekać na coś i nic z tym nie robisz, to jak pluć do góry i się dziwić, czemu masz mokrą gębę jak nie pada. No dokładnie, dokładnie. No to cieszę się, że to rozumiesz. Chłopie, kurwa, dzisiaj kurwa na siadach latało tak dobrze, że o Jezu, jestem normalnie w szoku. Nowa przytreningówka dzisiaj weszła, to już w ogóle dojebałem tak, że ło. Że ja w tą grę prawie nie gram w ogóle, mam 78 poziom, to jest, podoba mi się to w tej grze. Szybkość levelowania jest tu idealna, idealnie to zbalansowane. Chodzę sobie na chwilę, wbijam 4 levele, wychodzę. Idealna gra na chillouti. Trochę musisz porozkminiać statów. Trochę musisz to porobić. Cały czas masz różnego rodzaju mapki, jakieś lodowe, leśne, jaskinie. W ogóle zajebista ta gierka jest na chillaucik. Nie, ten fotel jest większy jak potrzeba, wiesz? Właśnie dlatego go kupiłem. Także fotel jest akurat idealny. A gorzej z ciuchami, kurwa. Muszę iść znowu na redukcję, bo się zaczyna wszystko być obcisłe znowu w pizdu. Czy mi uda urosły znowu, kurwa mać. Czego nie chcę, a... Chcesz, żebyś był silniejszy w siadach, a jednocześnie nie chcesz, żeby ci rosły uda, dupa i w ogóle nogi, ale to kurwa się nie da, niestety. Nie, no bieganie odpada u mnie, bo jestem za ciężki, to jest raz. Ja nie lubię biegać jak skurwysyn, to jest dwa. Poza tym mam problem z kolanem i nie chcę tego forsować. Ono jest okej, ale... No bieżnia mogłoby być, ale ja wolę... Ja wolę, jeżeli chodzi o aerobę akurat na przykład, to wolę Orbitrek. Bo tam nie mam żadnego obciążenia praktycznie na kolano. Tyle co własny ciężar, ale nie masz dynamicznych... Bieżnia jest fajniejsza, bo jest miękka, nie? I w kontrolowanych warunkach, w sensie... Nie masz tego ryzyka, nie wiem... Znaczy no...
Bieganie na zimnym też ma swoje zalety ogólnie rzecz biorąc. Przecież ja potrafię przebywać 8 godzin na minus 20, także mi nie, żadne hartowanie nie jest potrzebne, ale... Ja z takiego cardio to tylko basen lubię, zresztą jak za karę, no to jak za karę, to lubisz czy nie lubisz, kurwa? Basen jest zajebisty. Zacznij regularnie chodzić 3 razy w tygodniu na basen, to zobaczysz, kurwa, za 2 lata. Ale tak uczciwie. Basen to jest jedna z najlepszych form, kurwa, aktywności, jaki można mieć. No raz, że angażuje całe ciało, to daje ci odpowiedni poziom, że tak powiem, zmęczenia, bo pływanie jest trudne, na długie pływanie. Także na początku może być ciężko. Daje ci opór, także możesz też przeładowywać tak naprawdę, dodając sobie ciężaru w jakiś sposób. No, pływanie jest ogólnie zajebiste na maksa, nie? Ja bym chciał, ale kurwa musiałbym zrezygnować z grania, żeby dołożyć jeszcze jedną aktywność. Tak poważnie, nie? Tak raz na tydzień sobie mógłbym basen dołożyć, ale ja od kwietnia multisporta będę miał i właśnie myślę gdzieś sobie ruszyć. Chyba jednak siłka basen, bo nie jestem ograniczony czasowo ile kiedy chcę. A na sztuki walki jednak na godzinę muszę iść konkretną. 2 razy siłka to trochę za mało. 3 razy jak będziesz miał czas, to, jest, to byłoby super, na początek fajnie. Docelowo kiedyś tam 4 w przyszłości. Basen nawet raz na początku wystarczy. Basen jest ogólnie dosyć mocno obciążający, także... Taka godzina pływania uczciwa, to jest... To robi swoje, nie? Na początku zwłaszcza. No to kurwa się nie wypalaj, no. Trochę dyscypliny trzeba. Co ty myślisz? Zacznij od Dark Souls. Skończ Dark Souls. To znaczy, że już jesteś, widzisz? Już jesteś level wyżej. Tylko z dobrze ułożone miechy, no... To możesz zacząć zanim zaczniesz chodzić na siłownię. Także... Już ja się od ponad pół roku prawie alkoholu nie napiłem w ogóle. I da się? Easy. Praktycznie jestem abstynentem już. Easy win. No ale pierdalasz chipsy po nocach, kurwa. To gorzej jak alkohol. Ale przynajmniej nie masz zrytego łba, no. Tylko duży brzuch, także... Lepiej mieć duży brzuch przez jakiś czas jak zryty łeb od wody, kurwa. No taka prawda niestety. Nigdy w życiu ani dragów, ani alko. No to dobrze. To się chwali. To znaczy, że wiesz co to znaczy w Polsce? W Polsce to znaczy, że masz problem alkoholowy. Masz problem z alkoholem, kurwa, jak nie pijesz. Co to było? Ty, ale fajny skill. Widziałeś to? Ten banan energetyczny? No. Że jesteś chory, dokładnie. Tak niestety, to nie jest śmieszne, kurwa. Dlatego ja już unikam takich kolesi. To ty ze mną się nie napijesz, albo... To ty, kurwa, jesteś nienormalny. Nie chodzisz na balety 2 razy w tygodniu. A wypierdalaj, frajerze. Nie wiem, kurwa, co robisz, tylko z jakimiś opszczymurami na balety łazić. Regularnie. Dla mnie w sumie jest, bo przynajmniej mam świadomość, że nie jestem baranem w stadzie. Nie, no dobrze, no słusznie, no bardzo słusznie. To znaczy ja lubię alkohol jako taki. To jest problem, że to jest alkohol, nie? Bo sam smak i sam trunek... Oj, jest dobry w sensie, no ale... Niestety skutki uboczne nie wyrównują się z korzyściami, także... A im człowiek starszy, tym gorzej. Tym... Skutki uboczne są znacznie spotęgowane. A uwierz mi, ja potrafię wypić dużo. Ja miałem kilka okresów, że przestawałem pić i po takim długim okresie niepicia ja potrafiłem dalej pierdolność litra wody i być stosunkowo trzeźwy. Także, nie no wiesz, no skutki uboczne alkoholu, jeżeli pijesz go regularnie, będziesz je czuł regularnie. Znaczy może nie będziesz ich czuł tak bezpośrednio, ale one będą miały na ciebie wpływ. Jeżeli mówimy, nie wiem, o degustacji raz na kilka miesięcy, no to w porządku, nie? Ale jeżeli mówimy o regularnym piciu i to albo, nie wiem, codziennym piciu 1-2 piwek, albo regularnie napierdolony w weekend, no to jest zupełnie coś innego. To nie jest już degustacja, to już nie jest okazyjne picie, to jest regularny alkoholizm. Jeżeli jesteś co tydzień najebany, to jest już, kurwa, problem z alkoholem. Wpływ, którego nie zobaczysz, dopóki się wszystko nie spierdoli. Wiesz, twój mózg zaczyna inaczej pracować i przestajesz dostrzegać pewne rzeczy nawet. Także nie widzisz ich. Jakbyś spojrzał na siebie z zewnątrz, będąc trzeźwym, to byś się zobaczył, nie? Tylko, że problem jest taki, że nawet jeżeli trzeźwiejesz, to i tak, jeżeli jesteś trzeźwy fizycznie, na drugi dzień, czy tam na trzeci dzień, czy jakkolwiek, to dalej nie jesteś tak w pełni trzeźwy. Bo to nawet ma wpływ na ciebie w okresie, kiedy jesteś trzeźwy fizycznie po tym okresie picia. Cały czas masz zjebany łeb.
Jak tak regularnie napierdalasz. Także niszczysz kompletnie swój sen, to jest pierwsza rzecz. To jest coś, co dewastuje cię dodatkowo i multiplikuje to uszkodzenie, kurwa, i brak regeneracji, wszystko. To się pojawia złe po tym chlaniu. Znaczy, czy jesteś uzależniony od kompa? No w dzisiejszych czasach ciężko być nieuzależnionym od kompa. To jest tak jak powiedzieć, że jestem uzależniony od używania wkrętarki w pracy. No wiesz, no to są takie czasy, że musisz, nie? Ciężko jest żyć bez. Znaczy oczywiście można sobie wmawiać, że możesz żyć bez telefonu i tak dalej, ale tak naprawdę nie możesz, nie? Wiesz co, ja tyle rzeczy w życiu robiłem, różnych, i w tym okresie w ogóle nie korzystałem z kompa, bo ja miałem 10 lat, gdzie w ogóle nie grałem. Bo robiłem inne rzeczy, interesowałem się fotografią i miliardem innym rzeczy, to gdzie kompi był w ogóle niepotrzebny, w ogóle nie musiałem grać, mimo że przed tym okresem grałem ekstremalnie dużo. I dzisiaj, gdybym znalazł sobie zajęcie, znaczy gdybym zdecydował, że skupiam się na zupełnie innym zajęciu, nie miałbym żadnych problemów absolutnie zrezygnować z grania w gry komputerowe. Żadnych. Najmniejszych. Kompletnie. Po prostu przestaję grać w gry komputerowe i mnie nie widzisz przez najbliższe 4 lata na przykład. Nie miałbym z tym żadnego problemu. Bo mi się często nawet nie chce grać, jak nie odpalę streama, jak ktoś nie przyjdzie, żeby pogadać chwilę. Mi się nawet często nie chce do kompa samemu siadać. Siema Jodeł, witam mistrzu. Bardzo, bardzo w porządku. Autentycznie, ja czasami jak mam sam grać, to mi się nie chce grać, bo mi się po prostu samemu nie chce grać. Także nie uważam, żeby był uzależniony od kompa, znaczy od gier. Od kompa jestem uzależniony, bo komp... D4 i tak lepsze. Nie no, Last Epoch jest świetną grą. No, trzeba przyznać, że to jest absolutnie świetna gra, tylko że ona ma... Kampania w D4 jest na pewno lepsza. Nie można stawiać kampanii w D4 i w Last Epochu na równi, bo to są dwa zupełnie inne produkty. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Kampania w Last Epochu jest niedokończona, jest dużo prostsza w konstrukcji i ta narracja jest ekstremalnie uproszczona. Także nie, na pewno single player jest gorszy tutaj jak w Diablo, bo widziałem opinię, że ta gra ma na równi single player jak Diablo 4. Nie ma. Kurwa, te gry obok siebie nie stały, jeżeli chodzi o single, nie? Jeżeli chodzi o multi, no wiesz co, nawet już nie chodzi o to, że nawet jeżeli byś nie skipował, nawet jeżeli byś wszystko czytał, nawet jeżeli treść tej fabuły ci się podoba bardziej, to mi nie chodzi o samą treść, bo treść jest tutaj ciekawa, pomysł jest ciekawy i lore jest ciekawy, ale to jest przedstawione w taki, właśnie w taki sposób, że chcesz to skipować. Diablo raczej oglądasz te scenki, słuchasz tych dialogów, nawet jeżeli masz opcję skip, to raczej ich posłuchasz, nie? Masz jeszcze polski dubbing i tak dalej, bardzo dobry lektor tam jest generalnie. Także jest cinematikowo mocno, są zajebiste cutscenki, jeżeli już są. Także narracja w Diablo 4 jest zdecydowanie lepsza jak tutaj, nie? Ale gameplay w tej grze jest lepszy, tworzenie postaci jest lepsze. Itemizacja jest lepsza, czyli wszystko co jest esencją tak naprawdę tego typu gier. Nazwijmy to hack and slashy, a nie action RPG-ów, bo action RPG to jest pojebana terminologia dla tych gier. Hack and slashy po prostu. Co to kurwa jest action RPG do chuja? Tylko ciekawe, co by Last Epoch zaprezentował, jakby mieli taki budżet na produkt? To nie ma znaczenia, Mercy. To możesz sobie gdybać, możesz sobie myśleć, możesz sobie myśleć w ten sposób. Nie ma to żadnego znaczenia. Żadnego. Liczy się tylko końcowy produkt. Kogo to obchodzi, że nie mieli pieniędzy? Chuj mnie to obchodzi. Ale to nie ma znaczenia, bo produkt i tak jest lepszy, ogólnie rzecz biorąc. To znaczy mi się wydaje, że Diablo 4 i tak był większym sukcesem sprzedażowym. To nawet nie ma co tu dyskutować, nie? Bo Diablo 4 to się sprzedało, myślę, że w nastu milionach egzemplarzy, nie? Także o czym my tu mówimy? Bo tu skala... Nie ma porównania, jeżeli chodzi o sprzedaż Diablo 4 i Last Epochu. Także... Last Epocha. Także tutaj tak, Diablo 4 tak wygrało w tą potyczkę. Ze wszystkimi zresztą. Także marka jest zawsze najważniejsza. Marka jest zawsze najmocniejszym punktem sprzedażowym. Nawet jak Nike wyprodukują jakościowo najgorsze buty na świecie, to i tak ludzie je kupią. Bo tam jest napisane Nike, nieważne. I to samo było z Blizzardem. Także poza tym, inna rzecz. Czy Diablo 4 jest tak naprawdę złą grą, nie? To znaczy, na przykład, ja mogę mówić, że ta gra to gówno totalne, bo nie spełniła moich oczekiwań, ale fundamentalnie, no może poza tym dodawaniem, kurwa, koni i tych główien za 60 dolców, to jest ten pierwiastek tej spierdoliny, gdzie faktycznie ta szala się przechyla na to, że to jest zła gra. Ale gdyby tego nie było, załóżmy, że nie byłoby tej monetyzacji skurwiałej, jaką Blizzard uprawia,
to czy Diablo 4 to jest tak naprawdę zła gra? Ona jest ekstremalnie prymitywnie zaprojektowana, ale ona pod każdym innym względem, jak itemizacja i nie wiem, i rozwój postaci, wygrywa z Last Epochem. Tam jest znacznie lepsza grafika, znacznie lepszy gameplay, jak w Last Epochu, tylko że Diablo brakuje tego najważniejszego sznytu. Nie? Ale sam gameplay, sama jakby, nie wiem, ta miodność tej gry jest lepsza w Diablo 4 moim zdaniem. Są lepiej zaprojektowani przeciwnicy, fajnie to wszystko wygląda, jest bardziej to wszystko spójne. Tu jest takie, nie wiem, takie cukierkowe, kolorowe, takie dziwne. Grafika jest znacznie lepsza w Diablo, bezdyskusyjnie. Nie, to technicznie rzecz biorąc, grafika w Diablo jest znacznie, znacznie lepsza. Odpal sobie kreator postaci w Diablo 4, odpal sobie kreator postaci. Tu postaw sobie screen obok siebie, to zobaczysz. Nie będę nawet się zagłębiał, to jest pierwsza rzecz. Nie będę się nawet zagłębiał w inne przykłady. Znacznie lepsze. Nie, chodzi mi o to, jak wygląda postać. Jak wygląda postać generalnie. Jak ona wygląda. W porównaniu do Diablo 4, no to nie ma podjazdu. Nie ma podjazdu nawet. Bo Diablo. Jedno, co trzeba przyznać Blizzardowi, to jest to, że on wciąż ma specjalistów od art stylu, od grafiki, którzy są absolutnie na najwyższym poziomie. Także, bo art style Diablo 4 jest bardzo dobry. W tej grze nie brakuje tego wyglądu właściwego, który gra powinna mieć, nie? Ona wygląda tak, jak powinna wyglądać. To nie ma znaczenia, Mercy. Wszystko jest ważne, jeżeli próbujesz to sprzedać. Jeżeli próbujesz sprzedać grę z kampanią dla pojedynczego gracza, to znaczy, że celujesz również w graczy, którzy przejdą tą grę tylko raz. Nie ma to znaczenia, co jest ważne. Wszystko jest, kurwa, równie ważne. Ogromna ilość ludzi w Diablo 4 przeszła kampanię i do widzenia. Dlatego ta kampania musiała być dobra. Nie każdy chce grać w grę, kurwa, 1000 godzin. No. Nie każdy chce spędzić w jednej grze 1000 godzin. Gdyby w Diablo 4 na przykład nie było kampanii dla pojedynczego gracza, ja bym tej gry nigdy nie kupił. I takich ludzi jest sporo, wbrew pozorom. Nie każdy chce tam spędzać co sezon 500 tysięcy, kurwa, godzin. Pierdolić to. Od czasu do czasu sobie przejdziesz sobie dodatek. Ja też przeszedłem Diablo 3 kilka razy, przeszedłem dodatek i nara, no spędziłem w tej grze 100 godzin i do widzenia. No przecież nie jestem, kurwa, nienormalny, żeby siedzieć całe dnie i noce i grać w Diablo przecież. To jest bardzo ważny element sprzedażowy każdej produkcji, no. Wyjątkiem są gry, naprawdę niewiele gier jest wyjątkiem. To znaczy musisz mieć ekstremalnie miodny gameplay, żeby zatrzymać ludzi na dłużej i żeby zebrać takie ogromne ilości ludzi jak... Ile gier tak naprawdę, kurwa, odniosło taki sukces? Powiedz mi, Mercy. Gdzie regularnie jest, nie wiem, 100 tysięcy ludzi. Ile gier w ogóle, wszystkich jakie istnieją, odniosło taki sukces? Niewiele. Także weź sobie SteamDB, odpal i zobacz, ile jest gier, które gra 100 tysięcy ludzi plus. Ale nie masz czegoś takiego, nie masz, kurwa, recepty na produkcję gry na 1000 godzin. Nie masz, kurwa, recepty, wobec której możesz postępować i być pewnym, że gracze będą grali w tą grę 1000 godzin. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje taka recepta. Gry to jest tak ogromne ryzyko, zwłaszcza tego typu, że studia zdychają przez to właśnie, że robią gry, które ludzie nie chcą grać 1000 godzin, bo to jest zajebiście trudne. To nie jest tak, że... Dobra, zróbmy grę, na którą ludzie będą grać 1000 godzin. Chłopie, kurwa, to rynek decyduje, czy ludzie będą chcieli w to grać 1000 godzin, czy nie. Nie ty. Znaczy, de facto ty, bo musisz mieć umiejętność zrobienia dobrej gry, ale to jest bardzo trudne. To dowodzi to rzeczywistość, no. Gry padają jak szmaty, regularnie. Z różnego powodu. I nagle przychodzi takie Helldivers i zamiata. Mimo, że gra nie ma single playera, mimo, że gra jest... Trudna, bo jest trudna, ale no jest na swój sposób rewolucyjna troszeczkę gameplayowo. Palworld, no Palworld już zdechło, nie? Szybko im poszło. Znaczy może nie zdechło, ale no ta retencja graczy jest tak ogromna, że no 68 tysięcy przy 2 milionach. Wiesz, to już pomijając tą kwestię, ja w Last Epocha raczej nie będę grał dłużej jak 100 godzin. Ja dopiero w tą grę mam, żeby was nie skłamać, 46 godzin. Ja myślę, że ja w tą grę pogram max 100 godzin i do widzenia. Wbiję setny poziom, nie wiem, porobię sobie te empowered temaciki i do widzenia, no. Poznam tą grę troszeczkę bardziej, żebym miał w głowie cały czas, czym ta gra jest i tyle, no i przecież nie będę tu spędzał 1000 godzin. No cóż.
Mógłbym, ale po co? Skoro czeka na mnie masa innych gier, które sprawi mi równą albo większą przyjemność. I da mi kolejne perspektywy. Także swoją drogą te gry też wyczerpują w pewnym momencie. To znaczy, to jest jak Summoner's War, jeżeli rozumiesz grę bardzo dobrze. I dlatego ja miałem problem z Summoner's War. Bo pewnie ja bym grał w Summoner's War dalej, gdyby ta gra się zmieniła odpowiednio dla... Jeżeli chodzi o mechaniki i gameplay, ta gra do dzisiaj jest identyczna. Summoner's War do dzisiaj jest dokładnie tą samą grą, jak ja zaczynałem pierwszy dzień grać. Ona się niczym nie zmieniła, nie? Nic się nie zmieniło. To jest dokładnie ten sam system. W pewnym momencie już go tak dobrze znasz, że nie ma sensu w tą grę grać, moim zdaniem. To znaczy, no nie wiem, jak jesteś content creatorem i chuj. I zarabiasz na tym pieniądze, no to wiesz, to już nie jest nawet kwestia tego, czy ta gra ci się podoba, czy nie. To już jest kwestia tego, że jesteś profesjonalistą, po prostu grasz w to dla pieniędzy. To nie ma znaczenia, to mercy, to nie jest zmiana na podstawowym poziomie gry. To jest tylko... jak to się mówi? Nie, no feature, swego rodzaju feature, tak? Kurwa, zgubiłem słowo. Wiem jak po angielsku, ale... Summoner's War, tak, Summoner's War, no. Wiesz, nie ma znaczenia, czy tam dodadzą ci Geralta, Ciri, czy zrobią 20 kolabów, skoro gra fundamentalnie jest identyczna. Na przykład, podam wam przykład gry, która ewoluowała w sposób taki, jakbym chciał, żeby ewoluowało Summoner's War w swoim czasie. Teraz już jest za późno akurat w moim przypadku. Ale Diablo i Diablo The Lord of Destruction to są dwie zupełnie inne gry. Tak, to jest full mobilka. Diablo 2, wersja podstawowa i Diablo Lords of Destruction to są kompletnie inne gry. Nie, no ja kiedyś grałem dużo, streamowałem SW, wiesz? I rzuciłem to w pizdu. Przejebałem w to z 16 tysięcy godzin. Sporo kasy. Ile kasy? Czy ile godzin? Ile godzin? 16 koła, no tak obliczyłem sobie, że 16 tysięcy, między 16 a 17. Ja grałem przez 3 lata 16 godzin dziennie. Tak, no gra wygląda jak dla dzieci, ale ona miała pewien poziom skomplikowania. Znaczy, nie. Summoner's War nie ma poziomu skomplikowania. Ta gra jest prosta jak budowa cepa, kurwa. To po prostu ludzie są tempi. Generalnie. Sorry, to nie będę tej gry tłumaczył. Ta gra jest prosta jak budowa cepa, kurwa, a ludzie są tempi. Tylko tyle. Patrząc na to, jak ludzie, ile czasu ludziom zajmowało nauczenie się podstawowych rzeczy, to po prostu, kurwa, straciłem nadzieję też, bo mi się odechciało grać przez to, że na streamy przychodziło mi 50 debili, którzy wiecznie zadawali to samo pytanie. Nie mogłem tego zdzierżyć już w pewnym momencie. Autentycznie. To wiesz, no, Summoner's War jest skonstruowane, to jest typowa gacha game, jak to się mówi? To jest gra, która macie kurwa wciągnąć jak kasyno. To jest gra, która jest fundamentalnie zła. Nie? To jest zła gra. To zła kobieta była, rozumiesz? Z zajebistymi cyckami, nie? Oczy pizdą zarosną, no to wtedy jesteś w toksycznym związku, nie? To jest mniej więcej taka sytuacja. Ale jednocześnie dająca satysfakcję, no bo wiesz, to jest taka... Ona dawała satysfakcję, to ogromną, nie? To kurwa, mercy, nie, to nie jest kwestia gustu. Mówimy tu o poziomie podstawowym. Ta gra nie ma ci sprawiać przyjemności jako sensownej przyjemności i nie masz z niej wyjść mądrzejszy, czy nie masz z niej wyjść usatysfakcjonowany, tylko masz z niej wyjść uzależniony, kurwa. To jest dokładnie ta sama sytuacja, na jakiej działa amfetamina, kokaina czy heroina. Tylko że ty, kurwa, nie rozumiesz cały czas, o co tutaj chodzi. To, co się dzieje w twoim mózgu, to jest tak, jakbyś ćpał fetę, kurwa, wiesz? To jest dla ciebie fundamentalnie złe. Na tej zasadzie działają te gry. One powinny być regulowane prawnie przez rząd i powinny być zakazane ludziom poniżej 18 roku życia, bo to jest dokładnie to samo, co, kurwa, narkotyki i alkohol. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz?